Znajdujemy się w Choszczyńskim Domu Kultury na pierwszej w tym roku zbiórce krwi. W zeszłym roku udało Wam się zorganizować 6 akcji. W tym roku to jest pierwsza. Kiedy będzie następna? Następna odbędzie się za 2 miesiące w marcu. Ta dzisiejsza akcja poboru krwi jest skierowana do ludzi z Choszczyna, ale zbierana krew jest dla kogo przeznaczona? Zebrana krew i w ogóle cała organizacja akcji była z myślą dla 4-letniego chłopca Itana, który choruje na chorobę nowotworową i leczy się w klinice onkologii i chirurgii dziecięcej w Szczecinie. Wasz dorobek to już ponad 244 litry. Na dzisiejszą akcję ile osób zgłosiło się z chęcią oddania krwi? Na dzisiejszą akcję zgłosiło się 63 osoby, od których została pobrana krew, w łącznej ilości ponad 28 litrów. Od niedawna podczas waszych akcji poboru krwi można zdobyć pewne nagrody. Może coś więcej na ten temat? Faktycznie, od pewnego czasu już mamy taką tradycję, że wśród krwiodawców rozlosowujemy upominki. I stało się też tak dzisiaj. Dzisiaj zostało wylosowanych 5 osób, które zostaną powiadomione. Gdzie można dowiedzieć się o kolejnych akcjach? Już mówiłeś, że następna będzie w marcu, a bliższe informacje gdzie można zdobyć? Informacje jak zwykle umieszczamy na swojej stronie internetowej, a także przed każdą akcją rozwieszamy plakaty, a także informujemy społeczność poprzez telewizję kablową. W czasie akcji można też zapisać się jako potencjalny dawca szpiku kostnego, tak? Ile osób już wyraziło chęć? Dokładnie. No już parę osób faktycznie takich było. Podczas dzisiejszej akcji zarejestrowało się 5 osób.